Witam ponownie. W ostatnim filmie zrobiliśmy analizę przesyłki, która w sumie składała się z 63 saszetek. No oczywiście jak widzicie nagrywam w nowym miejscu, mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze widać. I tutaj mamy trzy najlepsze karty, które trafiły się nam w tamtych 63 saszetkach. Tutaj mamy Topmastera Ronaldo, Topmastera Neymara i to Double Trouble z Hulkiem i Neymarem. Ostatnio pytaliście mnie się też na kanale, tutaj muszę poprawić. Ostatnio pytaliście się mnie też na kanale, co będę dalej otwierał. A więc powiem wam na pewno, że będę otwierał saszetki z T-Mobile Extra Klasy 2013-2014. No i chciałbym też wam powiedzieć o tym, że ostatnio dostałem prezent, który też będę w najbliższym czasie otwierał. I uwaga, tym prezentem jest box Nordic Edition. Tutaj mamy ten box. Bardzo jestem tym podniecony, już nie mogę się doczekać, co się nam w nim trafi. I będę nagram 10 filmów, w którym w każdym będzie po 5 saszetek. No i teraz wam pokażę, jak to wygląda dokładnie jeszcze w środku. Jest świetnie. Mam nadzieję oczywiście, że trafi jakieś fajne karty w tym boksie. Bo mam nadzieję, że trafię takie karty, jak na przykład trafił w swoim pierwszym nordyckim boksie Dr. Radian. No i uwaga, na moim kanale oficjalnie otwieramy pierwszego boksa Nordic Edition. Przejdźmy tutaj jeszcze. Tutaj zadrzemy tą nalepkę. No i mamy świetnie, box Nordic Edition. Tutaj mamy 50 saszetek wszystkich. No w tym filmie jak... Sorki, nagranie się przerwało. Teraz dokończę tylko to, co chciałem powiedzieć. A właśnie chciałem powiedzieć, że w tym filmie nie będziemy nic otwierali, tylko wylosujemy sobie 5 saszetek na następny film. A więc tak, uwaga, losujemy pierwszą. Pierwszą będzie saszetka z Falcao, Nanin i Van Persie. Druga saszetka, jaką otworzymy w następnym filmie, to będzie saszetka z Neymarem, z tego zawodnika nie znam, nie, to jest chyba Inler ze Szwajcarii i tutaj mamy Eto. Kolejna saszetka będzie z Iniestą. No na razie z Iniestą, Cavanim i Witzelem. To na razie nam się żadna nie powtarza. O, tutaj mamy drugą z Neymarem, z Inlerem i z Eto. I piąta saszetka, no to wezmę sobie z Messim, ponieważ Messiego jeszcze nie było. Czyli powtarza nam się Neymar. No i mam nadzieję, no i te saszetki otworzymy sobie w następnym filmie. No i spróbujemy sobie porównać, która była najlepsza. Zapraszam na następny film. Cześć!